No działa to. Pogoda nie rozpieszcza. Niestety. Ale nadarzyła się okazja i żal nie skorzystać. Oczywiście organizatorem jak zwykle jest Marek, więc jedziemy w okolice Łodzi. Tam nas jeszcze nie było. Okazję się dowiecie później. Najpierw jedziemy się spotkać, trochę pofocić. No potem po prostu sobie pobiwakujemy. Po prostu sobie posiedzimy w lesie i po prostu sobie pogadamy, więc film będzie bez celu, bez większej recenzji, ani mniejszej recenzji, bo ostatnio jedną rzeczą, którą mogę wam zrecenzować, to są pułapki na myszy. Więc jakby ktoś szukał skutecznego sposobu pozbycia się niechcianych lokatorów z poddasza, tudzież z garażu, to służę uprzejmie. Przetestowałem wszystko, co jest na rynku, więc wiem, co jest najlepsze, a co się nie nadaje do użytku. A co do dzisiejszego dnia i jutrzejszego w zasadzie, bo jest sobota. Tak jak wspomniałem, pogoda taka trochę słaba, ale są kolorki jesienne, bardzo ładne, więc mam nadzieję na parę fajnych fotek, a może parę fajnych ujęć, bo fajnie by było wrócić do kamery w funkcji nagrywania. Już się zbieram od jakiegoś czasu, więc idziemy i zobaczymy, co się uda nagrać, co się uda powiedzieć i czy uda się wrócić do kamery. Więc mam nadzieję, że jednak spotkamy się na tym materiale na YouTubie. Mówiłem, że będzie nietematycznie. Ej, dobra, bo tu się jakby trochę kończy droga, to na razie. Gdzie ty mnie znowu przywiozłeś? Przywiozłem cię, bracie, tu, gdzie ziemia obiecana spotyka się z Mazowszem. O, dobra. Tako. O, twarz celebryty, bo daje zasięgi. Wiecie, to się przytnie, to się tam zmontuje, nie? Gęba nie bułka, nie trzeba płacić, nie? Gęba nie bułka. Dobra. Ale czerstwa. W ogóle muszę ci powiedzieć, że tak, po drodze strasznie zastanawiała jedna rzecz. Nie wiem, czy zauważyłeś, ile jest kukurydzy nieściętej. Tak. Nie? Taka po 40, już okapnięta, wyschnięta, nie? Ale, kurde... No dobra, dobra. Ale... Zdarzy się masz jeden czas, ale wiesz co, ale strasznie, strasznie dużo w ogóle, wiesz. No. Tylko powycinane takie jakieś pasy, jakieś przejazdy tą kukurydzę, nie wiem, czekają się na węgiel zamieni. Nie, mi się wydaje, czekaj, z Bondem gadałem, bo Bondo wieśniak. Pozdro, Bondo. On mówi, że przełom października i listopada na chyba na żarcie czy na coś, bo oni wtedy czekają, aż to wyschnie, stwardnieje i czy nie, czy na nasiona? Nie, bo ja to jestem, wiesz, ja to jestem przyzwyczajony, że ktoś zieloną ciął, kiszonkę robił, bach, 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 nie, i na razie, nie? Ale to zostawia się z premedytacją właśnie na taką późną jesień, tylko nie pamiętam, a czy chyba nie wiem, czy nie na nasiona, wiesz? No nie wiem. Żeby ją siać. Kurde, ciężkie to. Dobra, buty zawiązujemy. Właśnie nie wiem, czy zmienię, dobra, zmienię buty. Zmień, bo tu może być mokro. Dobra. Teren monitorowany przez nas. Konkurencja. Tak. Lasy Państwowe nam konkurencję robią. Ciekawe, jak z tego GoPro będzie się ten nagrywało. Ale kolorki. Zrobię jeszcze słoneczko troszeczkę. Odrobinkę. Fajnie jest to takie miejsce, które się już zna. Elegancko jest. Kurczę, Polska jesień jest piękna, jak tak przymrozku nie ma i to wszystko tak nie opadnie od razu. To jo, tylko po co ten worek niebieski od razu tam w lesie? Kurde, tam jacyś ludzie mieszkają i od razu jest bór ze śmieciami.
O, a tam jest rzeka Rawka. Czyli nie podejmuje się zajścia, bo się nie wgram ale z powrotem, ale... Tutaj już w ogóle ten rezerwat jest? Rzeki Rawki? Gdzie on się zaczyna? On tu już jest, nie? Szlaki oznaczone, nawet nieźle. Można sobie pochłazić, można sobie popatrzeć. Niebieski, zielony. Rezerwat rzeki Rawki. Jak w ogóle wpiszecie sobie na Google mapie rezerwat rzeki Rawki, to wam wyskoczy i to dwa miejsca wam wyskoczą. Przy takim węższym biegu rzeki i przy, tak, i przy tam, gdzie jest szerszy bieg rzeki Rawki. I pewnie tam może być jeszcze ciutkę fajniej, nie? Bo to jest bardzo wysoko w ogóle, zejść na dół tutaj. To tak jak w moim przypadku wejść do okopu. No wejść się da, ale wyjść już nie bardzo. Zielony, wąski. Ale idzie wzdłuż rzeki. Tylko trzeba uważać, bo ten... Można zaliczyć tutaj spadek delikatny. Ale jest gdzie się poszlajać i lasek też jest fajny. Można by było pobiwaczyć. Jest gdzie hamak rozwiesić. Tutaj akurat jest takie trochę zahaszczone, ale tam mieliśmy przed chwilą, to takie miejscówki. Kurde, założyłem polar i koszulkę termiczną, jest mi gorąco. O, zobaczcie, tu sobie krąży. Ej, dobra, bo gdzieś pół wariata zgubiłem. A słyszę, też nagrywa coś. No dobra. O, mało czasu, króca bomba. Żeby ten cały rezerwat Rawki obejść, to trzeba by było no minimum jeden dzień poświęcić. A jest petarda. Musicie troszkę uważać na szlaki, dlatego że już nas zielony raz wyprowadził w moczary. I dopiero jak wróciliśmy przez moczary z portem do lasu, to udało nam się szlak namierzyć. Ale jest super. Teren tak, jakby go nikt nie tykał. Zobaczcie. Coś wam pokażę. Zobaczcie. Tam poobalane drzewa, moczary. Tam łąki z mokradłami. Spotkaliśmy tam pana wędkarza. Zamieniliśmy dwa słowa, przemiły człowiek, pozdrawiamy serdecznie. Wróciliśmy na zielony szlak, ale mamy niedużo czasu, jeszcze mamy za 20 minut i będziemy musieli się kierować z powrotem w kierunku parkingu, a naprawdę warto. Warto obejść, bo jest no tak jak w borach, nie tknięty, taki widać, że jest nieuszczypnięty ludzką ręką. Super. Ja już bym nie wstał. Już po kolanach by było. On przyjmuje pozycje jakieś ekwilibrystyczne do zdjęć. Jest jeszcze jeden plus rezerwatu nad Rawką. Co prawda co chwilę trzeba zdejmować pajęczyny, ale szlaki turystyczne, które tu są, raczej nie są nadużywane. To znaczy widać małą obecność człowieka, a już zdecydowanie zdrową obecność hołoty. Jest czysto. Nie jest napitolone jakieś śmieci po drodze. Więc mam wrażenie, że można tu spokojnie odpocząć i nie denerwować. Tym, że lata tutaj banda ludzi nieodpowiedzialnych, no nie będę się wyrażał. Chodzi o to, że można tu naprawdę w spokoju poobcować z przyrodą. I jest z czym obcować. Spoko. Odzezowate szczęście fotografa. Znaleźliśmy klępę. No ale ona też nas zauważyła. A ponieważ delikatnie zaczynamy wyglądać na głodnych, to zawinęła dupę w troki. I zanim się fokus ustawił, to już nie było co fotografować. Musiała być samica, bo jak nas zaczęła, to uciekła. Takie życie. Takie życie. No więc jak gdyby, jak zwykle, mamy dużo zdjęć najpopularniejszego zwierzęcia w lesie. I tyle. Tak zwanego nichu.
cholery. Ja, tak. I wracamy do samochodu, no bo już nam się czas powoli kurczy. Więc idziemy do Rysia. I tam będziemy kontynuowali naszą weekendową przygodę. O, dotarliśmy z powrotem do auta. To gdzie my do tego sklepu jedziemy? Rawka. Rawka. Ruda i Rawka. Ruda Rawka. Ruda Rawka. Tam jest Dino. Tak, trzymamy się polskich sklepów. Jedziemy zrobić jakiś paśnik i jedziemy do Rysia na miejsce biwakowania. Trzeba coś zrobić do jedzenia. Trochę się zgłodniłem, jak żeśmy tutaj się obeszli, a moja żona ci takie śniadanko dobre zrobiła. Jak zawsze w sobotę. No dobra, to opuszczam ten aparat, bo zaraz mi odpadnie ręka. Ostrz się! Dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy w prywatnym lesie, pięknym, starym lesie. Ile? 70 lat? O. Hej. Rysiu. Pokażę wam w ogóle, w czym śpimy, tylko ty strugasz sobie dopiero te, my jesteśmy leniwi, nosimy sobie śledzie ze sobą, a kolega sobie struga, więc niech sobie, dobrze, niech sobie wystruga, ale ty masz tarpa Helikona, nie? No i tam jest drobne narzekanie, a tu za mną jest tarp Flyhamaka, jak on się nazywa? Sola. Super jest, bo zobacz jak się naciąga. Ale rzeczywiście, kurde, ten to piórko takie, nie? Ten materiał. Ty, ale boneczka, cieniutka, ale fajny jest, kurde, malutki. Fajnie się, nie tak jak ta cholera ciężka. Kurde, ale faktycznie, zobacz, no, można go naciągnąć tak, że nie ma fałd, nie? No. A prostokątnego czy kwadratowego nie da się tak naciągnąć. Właśnie, bo on jest taki, kurde, trochę taki sześciokąt, nie? No. Czyli on nie jest prostokątny, tylko te rogi skośne troszeczkę idą dalej, nie? Widać, o, w ten sposób, nie? Jeszcze mój kawę, jest potrzebny kawa. A właśnie, bo będzie kawka. Też tak, poproszę kawkę. Dobra. Kawka, i tak. I ten nieocą zrobię, co? Bo przed nami... O, będzie spokój i będzie spokojny wieczór i będzie... A ma, wzięliśmy walizki nasze, więc... No. Ten Marek wziął taboret ze sobą i trochę mu zazdraszczam teraz. Więc no, ja będę musiał zrobić to, co umiem najlepiej. Czyli ewakuować się do hamaka. Nie, no żartuję, nie, ognisko. Dla ciebie Seed. Dlaczego Seed? No bo Seed to był ten leniwiec z epoki lodowcowej i no, to leniwiec był też. No dobrze, no ale tu leżą w hamaku, leniwiec od razu. 8CR13 MOV, tańsza, i z D2. I ta z D2 kosztuje ponad... Ja chciałem sobie kupić Foxa, ale Foxy są dosyć drogie. Wszyscy mówią, że to ja jestem pierdolnięty. No się okazuje jednak, że tak nie do końca. Why not both? Gdzie masz Voyagera? Jakiego? Pokaż. Pokaż. Marek wziął folder na wyprawę. Gaj, żeby mi ręki urwało. Rozkładany miecz samurajski, tak mniej więcej. Wszystko, co lubię w nożach, czyli to, ale to z Markiem powiem też, nie? Tanto, wspaniała rzecz. No. Także, więc nie jestem taki nienormalny. A wracając do tego, no kiełbaska się robi, widzieliście. Więc będzie jedzonko, kawkę zrobiliśmy. Po wielkich bólach ugotowałem wodę. Masz ten miecz. Po wielkich bólach ugotowałem wodę. A, za ciężki. Łokieć mnie boli. Od czego boli mi łokieć? Ugotowaliśmy wodę, więc jest kawka. Zaraz będzie jedzonko. Zróbko. Bardzo dobra. Co to za kawa? Ale kawa. Ale kawa. Piekielnie mocna 666. Mocniejsza jest tylko 69, ale nie wiem. Stary chłop. Ojciec dzieciom. Tak, będziemy sobie jedli, ale to co nożami, żeśmy tutaj już się nawymieniali. Miałem w ręku nóż Universal Survival. No. No. Skuda trochę, że jutro będzie jasno, to nagramy. Tak, bo to dzisiaj się zaczyna ciemno robić i ISO robi się już ten, aparat się robi strasznie ciężki. Nie wiem dlaczego. Wiadomo,
Wiadomo, nie używałeś. Wiadomo, że jak się robi ciemno, to się aparat robi ciężki, trzeba wyłączyć i rano wrócić do tematu. Rano koło południa, nie? Jak już człowiek będzie podobny do człowieka. Dobrze, mam blisko do domu, kurde, to jest chyba pierwszy raz, kiedy wyjeżdżamy gdzieś, gdzie ja mam bliżej od ciebie do domu, a czy bliżej niż ty do domu. Ale to jest w ogóle dobra miejscówka. Super. Dwie godziny, ty półtorej, to jest taka... Tak, to myślę, że możemy anektować Ryśka. Czyli co, zimowy zlot tutaj. Rychu, zrobiliśmy referendum. I z wiosny, nie, przepraszam, pomyliło mi się. Zrobiliśmy referendum. Tak. Anektujemy cię. Tak. Większość stwierdziła, że no, będzie dokonana aneksja. Frekwencja była 180%. Nie, 38%, ale to jest... A, nie, frekwencja. Frekwencja. Przepraszam. Poza tym, gdzie ty masz 38%? Tam to nie ma 38%. Nie wiem, ale mam powerbanka, to możemy podładować. Okej, dobra. To wyłączam kamerę, bo będziemy podładowywać procenty. O, raz, dwa, trzy, próba flamastra. No dobra, poranek nie zaczął się dzisiaj zbyt nachalnie. Chociaż nawet od czasu do czasu gdzieś tam słońce się przebiło, ale no było, minęło. Więc jest tak, no, buro, szaro i ponuro, bo wczoraj wieczorem, ja wiem, tak koło 7:00 zaczął padać deszcz. I oczywiście nasze rozmowy przy ognisku o tematyce, w ogóle kurde, szkoda, że nie było wczoraj kamery wieczorem, bo tematyka rozmów przy ognisku była naprawdę super ciekawa. Po pierwsze była rozmowa o nożach, no to standardowo, nie? Znaczy, tu z Ryśkiem żeśmy rozmawiali, no bo z nimi mieliśmy okazję wymieniać poglądów na temat noży, nożorobów i tak dalej, plus do tego oczywiście Rysiu też jest freakiem, więc ma całą torbę noży ze sobą, więc pomacaliśmy trochę produkcji od Skuda, no to różnych takich wynalazków troszkę. Nie będę ukrywał, że kurde, chyba troszeczkę wypadłem z rynku, bo nagle się okazało, że nie znam nożorobów. Rok czasu chyba robi, kurde, dużą różnicę. Ale Staśka zna mnie, Staśka znam osobiście. Więc pomacaliśmy sobie trochę produktów i podyskutowaliśmy sobie tak ogólnie o... Jakbym powiedział, że o bushcrafcie, to zaraz będzie, no więc po biwakowaniu, nocowaniu w lesie i innych takich cudach, wiankach. I porozmawialiśmy sobie o tym, dlaczego ludzie, którzy wsiąkają w to hobby i ludzie, którzy jak gdyby nabierają pewnego rodzaju doświadczenia, nabierają pewności siebie, jeżeli chodzi o uprawianie tego hobby, tak to nazwijmy, przestają się udzielać na grupach internetowych, przestają się udzielać na różnego rodzaju forach i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę ukrywał, że ja jestem trochę zmęczony na przykład Facebookiem. I to Facebookiem od długiego czasu jestem zmęczony. I to chyba nie tyle chodzi o treści same w sobie, co o sposób działania, ilość tych powiadomień teraz, że tam jakiś człowiek, którego minąłeś 20 lat temu na parkingu, zamieścił post na grupie, o której nie wiedziałeś, nie? Jestem tym umęczony, nie wiem, może to się da jakoś w ustawieniach zmienić, nie próbowałem. Bardzo dużo czasu spędzałem na Instagramie, ale niestety Instagram stał się TikTokiem. Może takim trochę bardziej wygładzonym, jeżeli chodzi o różnego rodzaju treści, aczkolwiek no TikTokiem, nie? Otwieracie sobie tablicę i żeby znaleźć tam zdjęcie, no to trzeba się trochę naprzewijać. Dobra, ale wracając do tematu, nie? Że ludzie, którzy w ogóle wsiąkają w to hobby takie leśne, znikają nagle z internetu, znikają nagle z forów, z komentarzy i tak dalej. No więc jak gdyby powodem, no powód był jasny, nie? No, powodem było głównie to, że poza ludźmi, którzy chcą tam pomóc, jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą zamieścić tylko i wyłącznie jakiś komentarz negatywny, nie? No bo tylko chcą komuś tam przyłoić, że coś robi źle albo coś tam, nie? I ludziom, którzy zaczynają chyba nabierać coraz więcej pewności siebie i coraz więcej doświadczenia, po prostu w tych dyskusjach nie chce się brać udziału. To jest jedna rzecz, a druga sprawa jest to, że jest to ze szkodą dla
dla całego środowiska, nie? Dla ludzi, którzy chcieliby rozpocząć, tak? Dlatego, że zamiast trafiać na przykład na ludzi, którzy im podpowiedzą jakieś wartościowe rzeczy, wartościowe treści, im przekażą jakieś wartościowe doświadczenie, to trafiają na tych ludzi, którzy od razu z gruntu rzeczy zbijają i do gruntu, przez co odechciewa im się tak naprawdę rozwijania tego hobby. I trudno się w sumie dziwić troszkę, dlatego że nagle, jeżeli wchodzisz w jakieś środowisko, w jakieś hobby i nagle na dzień dobry trafiasz na ludzi, którzy nie wiem, potrzebują jakiejś atencji czy komentowania, bycia najmądrzejszym i tak dalej, i tak dalej, no to wcale się nie dziwię, że oni po prostu w takiej społeczności nie chcą brać udziału. O, no to ten taki negatywny, nie, przekaz z wczorajszego dnia w ogóle było super. Mnie niestety deszcz wymiotł o 10, więc obudziłem się dzisiaj przed 8 i było tak sobie. Teraz nawet coś tam się przebija, więc luz, nie, ale chłopaki chyba siedzieli do 2, więc jeszcze dogrywają tam w hamakach. Mam nadzieję, że jeszcze jak wstaną, zrobimy sobie śniadanko, bo jest, kupiliśmy jajeczka. Mam boczuś, patelnię żeliwną ze sobą i mam nadzieję, że jeszcze jakoś jakieś takie śniadanko sobie wykroimy, no i powoli będziemy się zbierali. Ja na szczęście nie mam stąd daleko, więc tak powiedzmy, nie wiem, godzinka z okładem jestem u siebie. Aczkolwiek będziemy się zbierali. Muszę wam powiedzieć, że wrócę jeszcze do wczorajszego dnia i w ogóle do Parku Bolimowskiego i rezerwatu rzeki Rawki. Rozmawialiśmy wczoraj z Markiem, rozmawialiśmy wczoraj z Ryśkiem, ale rozmawialiśmy też z Hamakiem, bo on jest tutaj z okolic. No, że na pewno jeszcze w tym roku się tutaj spotkamy w różnych miejscach, dlatego że wydaje mi się, że jest to takie mocno niedocenione miejsce. To znaczy, mało się o nim mówi, mało informacji, a tu jest super. Co prawda takie też dostaliśmy informacje, no, że jak jest sezon, to jest bardzo dużo ludzi, coś tam, ale tak jak wam wspominałem wczoraj, no przechodząc przez tam rezerwat rzeki Rawki, no to nie są wrażenia, żeby to tam jakaś horda najeźdźców przeleciała przez to, no albo chodzą tu wyjątkowo kulturalni ludzie, nie? O, grzybiarze sobie idą. Więc mam takie wrażenie, że jest to miejsce takie mocno niedocenione i na pewno tutaj będziemy wracać, szczególnie, że to jest takie miejsce, które mi pasuje pod kątem odległości, nie? No bo dla mnie pojechać w Bory Tucholskie, no to jest kurde pół dnia podróży. Znowu na przykład ja mam trochę bliżej, nie wiem, na przykład w Bieszczady czy Wizery, ale znowu dla Marka to jest też taki wyjazd, kurde, 600 km na przykład, nie? Kiedy paliwo jest po 8 zł, no to słabo. Ludzie do nas pomachali, a są z tym, z aparatem będą fotografowali chłopaków jak śpią. Ha, ha, ha. Dobra, pokażę wam. Dzień dobry. Chłopaki jeszcze śpią. Siedzieli do 2 w nocy, ja to wcześniej poszedłem spać, a oni siedzieli do 2 w nocy, gadali o nożach, o cudawiankach i... Co ty masz? Kamerę. Super, nagraj to. Nagrywam, ja wszystko nagrywam. Tutaj na wzmocnienie to jest woda z ogórków, jak was piecze. A, to chłopaków bardziej, bo no to, okej, okay, dzięki. To dla każdego mamy wam 3, ty masz 1. Ja mam jeszcze. I przyjdźcie ja mam potem 2. na jeden, kawę. Tak. Kawę to my sobie zrobimy, ja ale wiem, że Marek chyba chciał podejść po ten, po sok. Pan daje, pomogę. Ja tam ten, ja spoko. Ja też idę prosto. Nie budźcie ich. Trzeba postraszyć ich trochę, kurczę. A kakaś będzie ten. Pamiątka. Ej, dostaliśmy sok z ogórków. Przyszła teraz, widząc to, możemy na Facebooku ogłosić, że jeżeli ktoś chce w takich warunkach pomieszkać, to wy jesteście organizatorami. Ej, dobra, bo
pobudziliśmy troszkę, bo ci przemili państwo, których mieliście okazję zobaczyć na filmie, to są właściciele tego terenu. Teren jest prywatny. W ogóle co do tego terenu mają pewne plany, natomiast wydaje mi się, że nie ma co jeszcze na ten temat rozmawiać, bo trzeba by było ten temat troszeczkę dopracować. Natomiast w ogóle to tutaj, gdzie jesteśmy, to jest Kraina Czarnego Bzu. Ja wam podlinkuję tu ichniejsze produkty, bo produkują kupę rzeczy z Czarnego Bzu. Soki, herbaty, cudawianki i podlinkujemy wam tutaj, więc będzie można sobie u nich coś takiego zamówić i to jest robione wszystko w takich lokalnych warunkach z jakichś tam konserwantów, cudawianków, więc na pewno jest zdrowo i w ogóle dostaliśmy, kurde, sok z ogórków na poranek. Wiadomo, stawia na nogi, pomaga w filtracji różnych rzeczy, więc przyniesie nam sok z ogórków. Zaraz ja pójdę swój słoiczek opróżnię soku z ogórków, więc możecie tam zajrzeć do opisu i tam będzie link na pewno, bo wiem, że no, tu państwo są starsi, ale tego Czarnego Bzu, bo tu przejeżdżaliśmy przez te, to mają, o Jezus, mówią, że ponownie są w stanie wyzbierać całości w sezon tego, co tutaj mają. Natomiast poprosili, żebym pomóc w promocji. Mają jakieś tam gościa, studenta, który im tam ich reklamuje na Facebooku, coś tam, to dlaczego nie, tak? Popierajmy jakieś takie lokalne inicjatywy, lokalne produkty i może niekoniecznie nawalone różnymi E i różnymi innymi konserwantami. Więc spoko i w ogóle jesteśmy zaproszeni na kawę i na żurek i w ogóle... No nie wiem, zobaczymy, ale bardzo miło i sympatycznie, w ogóle super państwo opowiadali nam o że tam mają znajomych, którzy na Podlasiu, pamiętacie, byliśmy w Grabarce kiedyś z Markiem, to tam właśnie niedaleko 20 km od Grabarki, mają też taką coś w rodzaju agroturystyki, gdzie ludzie przyjeżdżają nocować na sianie w stodole, nie? Też petarda, ponoć Amerykanów dużo przyjeżdża. I spoko, i fajne inicjatywy, i fajnie, że ludzie się, kurczę, angażują w takie rzeczy i wykorzystują swoje możliwości, mniejsze, większe, ale za to, kurczę, swoją inicjatywę i swoje możliwości, no i swoją pracę, nie, no bo to wiadomo, że to na pewno nie jest lekka robota, tak to wszystko wyzbierać, to o Jezu, no, ale spoko. Dobra, idę chyba zaraz, będę musiał Marka wyciągnąć z hamaka, bo się robi ciutkę późno. No, padałoby zjeść jakieś śniadanko. O, i do posok z ogórków. To na razie. I wołek. O. I kończy się przygoda. Krótka, dwudniowa. Rysiu się zwija. Maras się zwija. Kupiłem sobie ostatnio nóż. Chcesz zobaczyć? Chcecie zobaczyć też? No. Ej. Ale się na ciebie hejt wyleje teraz. Cztery dychy. Wyskoczyła mi promocja na Allegro, patrzę, 40 zł robust, mówię, kurde, i wziąłem do samochodu, do tego. No panu. Polecam. Kup pan morę, 4 dychy. Bo kompanion Heavy Duty 89. No. Bo wracam do zwijania, jajecznica też już się zwinęła. Przez niektórych nawet została przetworzona już. Na produkt uboczny. No dobra. Mam nadzieję, że coś z tego złożę. Mam nadzieję, że jeszcze potrafię premiera używać. Morawieckiego? Co? Morawieckiego. To się wytnie. No dobra, to do zobaczenia. Nie wiem kiedy. Coś wymyślę. Wielki test pułapek na myszy. Nie, może byśmy już gdzieś jachnęli ten. Na 3 dni, chociaż 4. No. Izera call było, ale nie wiem czy... No ja bym się wybrał, z chęcią. Może by tak... Ja już jestem spakowany prawie. Ale to jest tak od razu? No kurde, już mam bliżej stąd niż z domu. Czy wiesz... No w sumie żony można zmienić. Czekaj, by trzeba coś wymyślić, może byśmy... Nogę by ktoś złamał czy coś. Nie wiem, pomyślmy, jeszcze jest to tak, jeszcze chwila jest, to będziemy myśleli, tak, ale coś tam się wymyśli. Kończę, na razie.